Dzień dobry, Mierec. Hej, Mierec, ulica Głowackiego. Obszar tuż przy stacji kolejowej w Miercu, czyli teren, gdzie teraz nieco po cichu dzieje się ważna dla krajobrazu miasta, dla centrum miasta sprawa. Tutaj była bocznica kolejowa, na której przyładowywano węgiel. Tutaj ten teren był mocno zdewastowany, zniszczony, przez lata zapomniany. I Polskie Koleje Państwowe postanowiły uprzątnąć niepotrzebne swoje obiekty, a to oznacza demontaż, rozbiórkę tej nie dającej spać też okolicznym mieszkańcom bocznicy kolejowej. Nie ma już torowiska, które tutaj przecinało ulicę Głowackiego i parking przy stacji kolejowej. W większości już nie ma samej konstrukcji bocznicy. Zniknie ona praktycznie zupełnie. Mało tego, Polskie Koleje Państwowe także realizują inwestycje przy samym budynku dawnej, bo nadal zamkniętej stacji kolejowej w Miercu. Inwestycja, która polega na budowie kilkunastu miejsc parkingowych, postojowych na ulicy dojazdowej do samego budynku stacji kolejowej i takiej małej pętki powracającej tutaj przy obiekcie stacyjnym zawrócić i włączyć się z powrotem do ruchu do ulicy Głowackiego. Ta inwestycja, te roboty praktycznie zakończą uprzątną teren wokół budynku stacji. Jak wiemy, sama stacja też ma zostać w jakiejś niedalekiej przyszłości przebudowana. Zapewne ten budynek, który dzisiaj widzimy, zostanie zburzony, a powstanie tak zwana stacja modułowa, nowoczesna. Także roboty wokół stacji kolejowej w Miercu nie kończą się, one trwają. Mamy dużo więcej połączeń kolejowych Mierca z Dębicą. To jest kilkanaście, blisko 20 szynobusów na dobę jedzie między Miercem a Dębicą i Dębicą a Miercem. Ta odbudowa linii kolejowej postępuje. O tych wszystkich inwestycjach w hejmierec.pl informujemy. Informować będziemy zawsze bardzo aktualnie i bardzo szybko. Bądźcie razem z nami.